jego myśli, uczucia i zamiary lub jej myśli, uczucia i zamiary w zależności od płci osoby waszej ukochanej. Skupcie się, kochani, na waszej osobie ukochanej, niezależnie czy jest to mężczyzna czy kobieta, to nie gra roli. Chodzi tutaj w kartach o energię. Ja w międzyczasie, kiedy czyszczę i sortuję karty, wyciągam karty dla was, to proszę was również o subskrypcję, o aktywność. Nie słuchajcie tylko pasywnie, ale również proszę was o aktywność na moim kanale. Dajcie łapkę w górę, czyli dajcie, kochani, like, zasubskrybujcie mój kanał, zostańcie tutaj z nami. I proszę was również, kochani, o komentarz, czy ta wróżba, czy ten rozkład z wami rezonuje, z waszą osobą ukochaną, tak? Czy to wszystko tutaj z wami się zgadza, z waszą historią? Zapraszam również na wróżby indywidualne, kochani. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie wróżbę osobistą. Zapraszam serdecznie. Ok. Teraz wyciągamy karty. Skupcie się. Jego myśli. Jego uczucia. Jego zamiary. W przełożeniu, kochani, mamy już króla buław. Król buław, mężczyzna lub kobieta charyzmatyczna, charyzmatyczny, o wielkim potencjale seksualnym, o wielkiej chemii, przyciąganiu, osoba pewna siebie, która wie, czego chce i dąży śmiało do osiągnięcia swoich celów. Także tutaj mamy z bardzo męską osobą do czynienia. Oczywiście wszyscy, którzy słuchają dla kobiety, sobie to wszystko odwracają, tak? Logicznie. Dobrze, kochani, jego myśli. On podgląda ciebie, dowiaduje się. As mieczy mówi o tym, że troszkę jest zablokowany, ale również jest tutaj szansa na coś nowego. Ale jest tutaj duża konkurencja, tak? Też on się obawia może jakichś kłótni, sprzeczek, problemów. Albo też ma więcej osób do wyboru. Tutaj bardzo duża konkurencja się pokazuje. Albo też między wami jest dużo nieporozumień, taka troszeczkę kłótliwa atmosfera, ale on ciebie podgląda, tak? To jest pewne. Jego uczucia. Ucieka on od wyjaśnienia spraw, ale ma w sercu uczucia miłosne w stosunku do ciebie. Jednak jest niedojrzały, być może też zdradza, być może też jest tej osobą, która nie lubi jakichś wywodów, nie lubi wyjaśnień. Jest szansa na miłość nową, ponieważ uczucia romantyczne w jego sercu są w centrum. Jest duża szansa na nowy początek. Jest tutaj sąd ostateczny, czyli odrodzenie się tej miłości. Właśnie tak jak mówiłam, nowy początek. Chciałby on zacząć coś na nowo, ale boi się tutaj wyjaśniać jakichś spraw z przeszłości, być może trójka była w jego zamiarach, as pentakli i siła. Czyli trójka była w jego zamiarach, mówi, że już zdecydował się, żeby iść w twoją stronę, jeszcze się patrzy, obserwuje, myśli, planuje. Tutaj as pentakli mówi o tym, że chciałby coś stabilnego, jest szansa, by coś stabilnego się z tych uczuć, tak, które on ma w sercu, niewątpliwie, żeby coś stabilnego się wyłoniło. On tutaj też myśli o stabilnej relacji i jest też tutaj duża bardzo chemia między wami, seksualność, też on pragnie seksualności, intymności, zbliżenia. Jest również tutaj siła mówi również o tym, że on się zmaga ze swoimi jakby tutaj i popędami seksualnymi, ale również z drugiej strony chciałby stabilności, tak? Czyli taki troszeczkę konflikt interesów, ale tutaj ten król buław mówi o tym, że na pewno jest to osoba bardzo charyzmatyczna i seksualna, tak?
także tutaj seksualne również są no na pewno pobudki, ale jest też miłość w sercu, w centrum, jak widzicie, w centrum, w centralnym miejscu tego czytania jest as kielichów, czyli rzeczywiście jakieś uczucia, emocje, które on być może ukrywa, przed którymi ucieka, przed którymi się blokuje, tak? Które to właśnie uczucia, emocje blokuje bardzo. Przepraszam, ale również myśli o tym, żeby coś się między wami stabilnego rozwinęło, ale jak również seksualnego. Takie jest czytanie na dzisiaj, takie są myśli, uczucia i zamiary twojej osoby ukochanej. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce.